Om Om Shanti. Shanti. Pozdrowienia Greetings of miłości. love. We have My such mamy unlimited, taką lovely family nieograniczoną, worldwide. kochaną rodzinę na całym So my świecie. greetings Zatem to moje everyone. pozdrowienia dla każdego. Tak. Yes, it was To z definitely pewnością było experience of doświadczenie joy radości, gdy when the first pierwsze connection połączenie with my own self z sobą is samą, gdy experienced. tego doświadczyłam, As soon as I gdy tylko heard this usłyszałam word that to, że I jestem am a peaceful czystą and i pure soul, spokojną duszą, a że my ciało jest journey in this zaledwie vehicle, pojazdem, w ciągu kilku within few chwil moments, I poczułam felt such taką wewnętrzną infinite radość. joy, Mogłabym to which I could call nazwać it as ponadzmysłową spiritual joy. radością. Joy Radością lub or szczęściem. happiness, I which is tego nie not można experienced by doświadczyć any przez żadne zmysły, senses przez or żadne sense organy, organs, nor ani piece of przez good food or dobre seeing jedzenie, something ani nice przez zobaczenie or czegoś hearing pięknego, ani poprzez music. wysłuchanie muzyki. Nie. It was just To po prostu była this dusza, soul która experienced doświadczyła that tego szczęścia, tej happiness and radości joy. i poczuła, I jakby felt as if a bud otworzyło has się opened, oko, a bud has jakby blossomed, ta dusza rozkwitła. and I felt I patrząc looking at nawet na even my swoją own twarz, face, there to was widziałam cheerfulness, radość, zadowolenie, and very, wesołość very i deep bardzo inner głębokie light. wewnętrzne światło. Cheerfulness from Radość feeling z and having powodu thought tego uczucia i myśli, że that jako as a dusza soul, to as jestem soul w pełni here, wolna, jest pełna wolność. Ja I have to muszę create stworzyć good dobre związki relationship z for me, ciałem, zrozumieć understood being więcej the connection of soul połączenie and body. pomiędzy duszą i ciałem, ale But then there was this był też ten space what stan, I który could call mogłabym as also nazwać błogością, blissful. ponieważ Because gdy when I found the truth upon zrozumiałam myself, prawdę o sobie, what is my eternal co jest moją wieczną identity and tożsamością i form, formą, to naprawdę, really, naprawdę really dało gave mi me uczucie the feeling bycia w being in błogości. bliss. Błogość Bliss is jest where wtedy, gdy one is jesteś beyond sorrow poza and happiness. cierpieniem i szczęściem. Because Czasami, gdy sometimes when there jest is szczęście happiness of związane z something which czymś is external, zewnętrznym, to jest też then there is cierpienie. sorrow. Albo This to is się lost or traci, albo jest cast anything. przywiązanie, ale But this ten very bardzo deep głboki, blissful błogi state, stan, when gdy also I felt poczułam się so, również so taka light, lekka, czułam się it felt wyzwolona liberated od from sorrow. cierpienia, smutku. Nie There było was a żadnego twinkling. ciężaru. I Czułam, felt że so kwitnę. blossomed. I And I start having zaczęłam very, mieć very natural bardzo naturalne feelings uczucia of uśmiechania się, smiling, szczęścia happiness, oraz and also tej wolności this od freedom smutku from czy sorrow. cierpienia. Felt Poczułam, myself as jakbym była the sovereign samozwierzchnikiem of the land, lądu wolnego free od from sorrow. smutku. Baba Baba daje gives a beautiful piękny title, tytuł Begum Purke Bhagshi, cesarz Emperor, lądu the wolnego land od free from smutku sorrow. czy cierpienia. I ja And I zrozumiałam, że understood that I nie don't need muszę to brać czy take from the utrzymywać whole soul, smutku,
Szczęście jest moim wrodzonym prawem. Szczęście to jest to, co odziedziczyłam. To jest taka właściwość. Wszystko wydaje się takie łatwe i naturalne, gdy jest szczęście. Wiele wewnętrznej siły, stabilności, pewności, że cokolwiek się wydarza i co się wydarzy, to jest bardzo korzystne. Zatem stworzenie tego połączenia, nawiązanie tego połączenia, następnie również z naturą, ta wewnętrzna harmonia, gdy patrzę na którykolwiek z żywiołów natury, to jest kwestia bardzo czystego związku, ale również odnalezienie swojego wiecznego, czystego związku, połączenia z Bogiem, z Najwyższym, z Shivbabą. To dało mi tak wiele szczęścia, tyle radości. Gdy tylko myślę o Babie jako oceanie miłości, o tym, który usuwa cierpienie, daje szczęście, ja czuję się taka szczęśliwa, bardzo radosna. I czuję również swój stan bycia samozwierzchnikiem. I bardzo głęboko czuję, że sukces jest moim wrodzonym prawem. Ale również, że jestem zwycięską duszą. Zwycięstwo jest również ze mną. Bycie niezniszczalną, wieczną, doświadczanie wszystkich błogosławieństw od Baby. I gdy tylko poczułam, że Bóg patrzy na mnie że widzi mnie jako bardzo specjalną, wzniosłą duszę, zaczęłam doceniać i obserwować rolę, którą odgrywam i fortunę, którą dostałam od Boga. Radość z odgrywania roli z Bogiem i Jego obietnica bycia moim towarzyszem. On jest moim dobrym przyjacielem, dobrym przewodnikiem, na którym mogę polegać. I jest ta bezwarunkowa, wieczna miłość. Naprawdę, naprawdę. To sprawia, że jestem taka radosna. Wewnętrznie czuję, jakbym tańczyła. Również pojawia się głęboka wewnętrzna cisza i spokój, głęboka wewnętrzna harmonia. Te wszystkie właściwości dały mi wiele uczucia zaufania sobie. I dzięki temu zaufaniu sobie pojawiła się radość. Zatem ja jestem i my wszyscy jesteśmy bardzo, bardzo fortunni. Jesteśmy wzniosłymi nie tylko dziećmi, ale również pomocnikami Boga. Chciałabym przekazać swoje dobre życzenia, gratulacje
i błogosławieństwa Baby dla tego programu utrzymania, który się teraz rozpoczął, który został przygotowany przez zespół. Zatem przekazuję wiele miłości również w imieniu Baby i ponownie same dobre życzenia. I każdy z nas zawsze, zawsze niech będzie szczęśliwy i niech stale tańczy w ponadzmysłowej radości, ponieważ szczęście jest moim wrodzonym prawem, jest moją własnością. Om Shanti.